I w kolejnej części naszego Vademecum skorzystamy teraz z wiedzy kolegi Andrzeja, który opowie nam o preparatach leczniczych, które ma w swojej ofercie. Proszę bardzo. Witam ponownie koledzy. Do preparatów leczniczych zaliczamy Quikor, miks naturalny, probiok omega 1, oregano i zioła robaki. Więc niezaprzeczalnie preparatami, ziołami leczniczymi, zioła lecznicze zawarte łącznie z olejkami aromatycznymi, eterycznymi. Jest to miks naturalny. Wiadomo, że gołębie non-stop nam chorują i tak dalej. Jeśli coś się tam dzieje, to w zasadzie najpierw stosujemy, powiedzmy, Quikor lub probiok. Któryś z tych preparatów. Bardzo mocno leczniczo te dwa preparaty działają, ale po co mamy leczyć? Najpierw należy zapobiegać chorobom. Zapobiegamy czym? Probiok omega 1 posiada w składzie swoim żywe kultury bakterii, już o tym wcześniej mówiliśmy na jakimś filmie, żywe kultury Lactobacilliusa i posiada trzy rodzaje acidów, kwasy organiczne. W każdym, niektóre się powtarzają te kwasy, ale od 6 do 8 kwasów organicznych jest w każdym acidzie. Także mamy tu te kwasy organiczne Lactobacilliusa, ale i to zakwasza nam cały przewód pokarmowy. To jest wspaniała rzecz wtedy, kiedy gołębie są wychudzone chorobami, są wyniszczone chorobami, czy wyniszczone lotami, to podajemy to. Bo to od razu je stawia na nogi. Nie dość, że dostają zakwaszacze, to od razu dostają żywe białko na odbudowę masy ciała. Bo jeszcze białeczko nie zdziwiło, że w poprzednim odcinku właśnie mówiliśmy też o tym probioku jako preparacie białkowym. Tak. Ale też oprócz tego, że jest preparatem białkowym z uwagi właśnie na to, że zawiera bardzo dużo białka w swoim składzie, zawiera też różne substancje, które możemy zaliczyć do preparatów leczniczych. Tak. Czyli to jest taki, powiedzmy, preparat kompozytowy, że zawiera i to, i to. No koledzy, wypróbujecie, jak to działa i przekonacie się, że naprawdę jest to niesamowita rzecz. Jak jest sytuacja podbramkowa, no to wtedy możemy podać miks naturalny. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że te preparaty, właśnie probiot, to już jest preparat na rynku obecny od zeszłego roku. On się sprawdził w wielu hodowlach, tam jak na filmach jeździliśmy, widzieliśmy, że koledzy z niego skorzystali. Podobnie już nie muszę wspominać o Quikorze i o miksie naturalnym, o którym kolega Andrzej przed chwilą właśnie wspominał. Do preparatów leczniczych zaliczamy tak, oregano. To jest tylko nazwa oregano. To korzeń z oregano jest tutaj, powiedzmy, jednym ze składników. To jest cały zestaw ziół. Tu są zioła odflegmiające gardło wtedy, kiedy dużo hodowców stosuje nadal mocno leki, antybiotyki. Stosuje to no, tak na framka oko. Jak to nie pomogło, następny antybiotyk. I wiadomo, że wtedy występują grzybice. Cały organizm jest zainfekowany grzybkami. Pieczarkami, pół biedy. Ale są to niesamowite grzybice, powodują niesamowite spustoszenie w całym organizmie. Między innymi to ten preparat bardzo ładnie odflegmia gardło, niszczy grzyby, ale także też w całym organizmie. To on też wspomaga bardzo ładnie trawienie, bo to jest preparat wieloskładnikowy, ponad 10 rodzajów ziół jest w nim. Bardzo dobrze można stosować na karmę posypując, lub zaparzać z tego herbatki. Nie gotować, tylko zaparzać herbatkę. I można to podawać. Po zagotowaniu chyba straci wszystkie właściwości lecznicze praktycznie. No, część na pewno. Część na pewno. Ta mieszanka ziół, ona służy przeciw robakom. Bardzo przeszkadza też w rozwoju trichomonad, kokcydii. Tu w tych ziołach no, jest ta kozieradka, brodawka, mniszek lekarski. Tu i tu to są, ale tylko, że tu są pewne różnice w tych ziołach. Tutaj jest wierzba purpurowa, babka wąskolistna, piołun, blodu. A Jezu, jest tego tyle, że polecam te dwa rodzaje ziół. Teraz jeszcze, jeżeli jesteśmy przy preparatach leczniczych, powiedzmy jeszcze o takim sztandarowym produkcie, który już mamy tutaj na wielu filmach u hodowców, widzieliśmy go, to jest Quikor. Powiedzmy jeszcze tak, bo ja tutaj pamiętam, znamy się już chyba od 8 czy 10 lat, ja pamiętam, że ten Quikor zawsze był w Twojej ofercie, w ofercie Twojej firmy. Jak długo go masz i skąd się w ogóle historia Quikora wzięła tutaj w Polsce? Jeśli chodzi o Quikor, poprzez kontakt z, powiedzmy, z profesorem o takim odżywieniówki
On cały czas opowiadał mi o ziołolecznictwie i że nie można tego zastosować, powiedzmy na przykład w hodowli trzody chlewnej, bydła, hodowli kur, a przecież wiadomo, że bez leków dzisiaj nic się nie wyhoduje. Dlatego my robimy te preparaty w zasadzie naturalne, mówimy lecznicze, ale one bardzo wspomagają organizmy gołębi. Gdyby one były stosowane na fermach kur czy coś, naprawdę tam by nie były stosowane leki syntetyczne, to by... No, ale to jest droga rzecz. Kilogram kurczaka kosztuje wiadomo ile, 7 zł, a kikor kosztuje ile? No, chyba ja nawet nie znam cen. No, ponad 30 zł, nie? Teraz jest 15 tysięcy kur i podawać środki, powiedzmy, ziołolecznicze, nie da rady. Za drogę to, powiedzmy, to mięso by kosztowało 2 razy tyle, aniżeli teraz kosztuje. Dlatego wszystko idzie na skróty, podają hodowcy leki, lekarze przyjeżdżają, leczą też lekami syntetycznymi, koło się zamyka. Słuchajcie, większość antybiotyków już przestaje działać. Mało tego, zaczyna truć, antybiotyk zaczyna już truć organizm. Zamiast wspomagać, truje organizm. No niestety, taka jest prawda, dlatego my wychodzimy z naturalnymi takimi sprawami przed szereg, no i nawet z dobrym skutkiem. No kwikor wiadomo, on ileś lat już był stosowany i tu takie oregano, nie mylcie liści oregano jako przyprawę z korzeniem. Nikt w Polsce nie ma dostępu do tego, my to ściągamy z Austrii, od przedstawiciela tej firmy. I to jest wyciąg z korzenia, to jest niesamowicie drogie to zioło. Oczywiście jest to preparat też wieloskładnikowy, on bardzo dobrze przeszkadza w rozwoju, znaczy się bardzo przeciwdziała bakteriom szkodliwym, powiedzmy, organizmowi żywemu. On też odbudowuje tą pozytywną florę bakteryjną. Także niezaprzeczalnie przez ileś lat on bardzo dobrze działa, ale tu już wchodzimy w nowe produkty poszerzone o większą ilość komponentów działające na tym samym poziomie i nawet zdecydowanie lepiej. Dostajecie broń przeciwko chorobom. No, myślimy jeszcze o wirusach. O wirusach cały czas. Prawdopodobnie te wyciągi, o których mówiliśmy na którymś filmie, też na to działają, ale Bóg raczy wiedzieć. To u mnie to jest pierwszy rok testowania w hodowlach. Kolegi Andrzeja ze Skierniewic już rok wcześniej. Zobaczymy, to jest za krótko, żeby coś mówić na ten temat, za krótko, żeby puścić to na rynek, a gołębniki wasze, żeby były, powiedzmy, laboratorium do testowania. Na to sobie nie możemy pozwolić. Jeśli wypuścimy preparat, to myślę, że najwcześniej za 2 lata. Chyba, że dostaniemy gdzieś za granicą z takiego miejsca, gdzie już to wcześniej było testowane. Na dzień dzisiejszy to jest wszystko na etapie testowania. Jakieś pytanie kolego Krzysztof? Czyli podsumowując, tutaj te leki, które, znaczy nie leki, te preparaty lecznicze, które tutaj mamy, wszystko jest na bazie ziół. I tutaj jeszcze ja tak chciałem kolegom poradzić. My tam mamy taki w swojej kolekcji film, który prezentuje wykład pana doktora w weterynarii Ryszarda Chorążego i on właśnie tam między innymi wspomina o tym, o czym mówi właśnie ten kolega Andrzej, o pogorszeniu się skuteczności większości antybiotyków wobec chorób, które są teraz u gołębi, że tak powiem, chorobami nowymi. Też właśnie był ten wykład prezentowany w Sosnowcu podczas ostatnich targów. Koledzy nie wiem, czy zwrócili uwagę, ale tam właśnie Ryszard Chorąży, lekarz weterynarii, powiedział praktycznie to samo, co kolega Andrzej, o skuteczności leków, o takim ślepym, bezmyślnym, można nawet powiedzieć, w niektórych przypadkach stosowania antybiotyków, jeden po drugim, co doprowadza do wyniszczenia organizmu gołębia i wręcz, że tak powiem, dokonaniu odwrotnego skutku niż to ma miejsce. Także dziękujemy na razie, kolega już nam przygotowuje kolejne preparaty do kolejnej części, a my na razie dziękujemy.